come, Tom. Не мог. Стой! Sie sind wohl sehr müde, nicht? Ein paar Kniebeugen werden Sie wieder frisch machen. Blockälteste. Nieder! Auf! Nieder! Auf! Nieder! Der ganze Block bleibt heute zur Strafe stehen. Sagen Sie den Russen und Franzosen, dass sie wegen der Polen stehen müssen. Jawohl. Ty, czelna krowo! Ja cię nauczę, jak się na moim bloku stoi apel. Widzisz, że ona nie może stać. No ale będzie stać, choć już miała zdechnąć. I wy wszystkie razem z nią! Żeby mi się żadna nie odważyła ruszyć z miejsca! Podmiotów nie podbiera! Zmarzła mnie w cholera. Słyszałaś, jaka uzierka mówiła, że dzisiaj wszystkie Polki nie dostają chleba za karę? No, słyszałaś czy nie? Słyszałam. No. Ile masz Polek na bloku? 121. To ile będzie chlebów? 31 stacja. Kurczę, możesz sobie wziąć, a chleb przyniesiesz tutaj.
Czego się gapisz? Napal w piecu. Nie teraz, idiotko, buty. Przeklęte życie, można się urwać z nudy. Sprowadź cygankę, niech mi się pośpiewa. Ja już nie mogę dłużej stać. A mnie gawarili, że to imienno lutrze staje. Odwagi, moja droga. To już nie potrwa długo. Słyszałaś ostatnie wiadomości? 3000 angielskich spadochroniarzy wylądowało w Hamburgu. Anglicy ogłosili odezwę, że za każdego zabitego Polaka pójdzie 100 Niemców. Zasłucha teraz muzyki, nie wolnej przeszkody. Nie mam najmniejszej ochoty oderwać po mordzie. Ciszej, ciszej, nie wrzesz tak. Niech i po co to taka musi rodzić w obozie? Qu'est-ce qui se passe? Venez vite, il faut l'aider. C'est terrible ce qui est arrivé. Il faut absolument l'aider. Blockstrafe. Non, mais bloc. Elsa Block. Strafe Stein. Une femme, vous comprenez? Ou Elsa na bloc, qui t'a zabalé, razumiche? Mais non! Une femme, une polonaise qui accouche dans la boue devant le bloc. Kobieta rodzi. Rodit? Dziewczynki. Dziewuszka. Возьми ее. Осторожнее. Осторожнее. Dziewczynki, забирайте нашу землю. Надя! Да? Организуй воду. Есть. Леду я врепия. Дай мне карту номер 13343. Пора уже есть на рыбиже. Ты знаешь, о ким мове? Вем, та чёрна крова. Так, Здоф. Престань. Чему ты властиве хочешь? Что ты тут можешь до гадания? Я тут ёстем блокова и сама вем, что мам робить. Памятай о том, что ты также можешь захоровать, пусть на рыбе и вздохнуть. Byś widziała, że jutro pójdę do Oberki i zrobię meldum, że jesteś przeciw Niemkom. Ciągle się zadajesz z tym niższymi rasami. Tak, nie zapomnij jeszcze dodać o tej cygance, która tutaj przed chwilą śpiewała, i o wszystkich innych sprawkach. Znasz się na żartach.
Przecież ja tak sobie. Ein Vorschlag. Dein ganze Block tritt sofort ab. Idę, już idę, ci tak na tym zależy. Cholera jasna. Już ja cię złapię na czymś lepszym niż słuchanie cyganek. Niech mi się jeszcze raz, która odważy poskarżyć na mnie tym małpom z rewiru, to jak tu stoję, puszczę przez komin. A teraz na blok! Stop! Próbuję! Nie dostałyśmy znaju! Czego to wiesz? Co to takie świnie się naraża? Какой здоровый ребенок. Он будет жить, правда? Может быть, на этот раз нам удастся сохранить его. Как ты думаешь, Анна? В каждом разе спробуем еще раз. Отнеси его к матери. Тихо, осторожно. Мальчик. Сын. Самое главное, нам надо доказать этому дьяволу, что ребенок может жить в лагере. А я бы не мельдовать у рождения детской и почекать несколько дней. Это не так просто. Так остатным разом сказал и матке Закаре Завич. А если нам сказать, что мать умерла в природах? Добже. Zobaczycie, że oni nas tu wszystkich pozabijali. Spokój się, mamo. I nie mów takich rzeczy. Gdyby nas mieli zabić, to by nas zawieźli gdzieś do lasu. Mamy spokojnie robić to, co nam każą. Die Trennung muss stattfinden. Musimy się rozstać.
da wir nicht alle in einem Lager unterbringen können. Die alten Leute und Frauen mit Kindern kommen in ein anderes Lager, während die Jungen und Gesunden hier bleiben. Ich verspreche euch, dass ihr euch alle bald wiedersehen werdet. Obiecuję wam, że się niedługo wszyscy razem spotkacie. Was halten Sie für einen Vortrag? Die Menschen verstehen nicht Deutsch und ich übersetze, was Sie gesagt haben. Ach so. Sprechen und schreiben Sie fließend Deutsch? Ja. Ist gut. Ich brauche eine Dolmetscherin. Sie werden bei mir arbeiten. Sie gehen in das Lager da drüben. Pan mówił? Czego on od ciebie chciał? Powiedział, że będę pracowała jako tłumaczka. Bei diesem Transport ist eine neue Dolmetscherin angekommen. Wo ist die? Wer ist die Dolmetscherin? Ich bin. Zatrzymasz włosy i dostaniesz cywilne ubranie. Chodź tutaj. Steh auf Seite hier. Los, raus. Prowadzę cię na blok. Herr Oberscharführer. Ist gut, gut. Co to jest? To ten człowiek? To muzułmanin na drucie elektrycznym. Muzułmanin? Nie zadawaj naiwnych pytań. Muzułmanin to taka, co już więcej nie może.
A tam, co to za fabryka? To fabryka? To krematorium, gdzie się palą ludzie. Teraz właśnie palą się ci, którzy z tobą przyjechali. Miałaś rodzinę. Głupstwo. Pewnego dnia i tak wszystkie pójdziemy przez komin. I wtedy na pewno się spotkamy. Wir stellen 3548, Tote 322, 5 Flecktypusfälle. Noch 5? Bis jetzt nur 5. Doch wenn nicht sofort Wasser, Seife, Medikamente und Wäsche beschafft werden, bricht eine Seuche aus und das Lager wird für alle Lebensgefahr. Meinen Sie mich damit auch? Seuche kennt keinen Unterschied zwischen Nationen und Rassen. Warum sind Sie eigentlich im Lager? Ich bin Kommunistin. So. Ist das alles? Ja. Und sonst ist nichts Neues im Revier gewesen? Nein, nichts. Kommen Sie mit. Sie auch. Ja, sie geht doch noch an, nur nach Block. Hanka, Nadja! Всякий случай перенеси ребенка к мертвой, а ты иди к Елене. Ладно. Евгения коза. Все на свои места. Быстро, быстро. Френско! Wo ist die Frau, die gestern entbunden hat? Gdzie jest matka, która urodziła? Umierła. Ist tot. Und was ist mit dem Säugling? Co się stało z dzieckiem? On zdarł. Das Kind ist gesund. Zum Stellen einer Diagnose bin ich da. Zeigen Sie mir das Kind. Pokaż mi dziecko. Я 15 лет работала в клиниках Ленинграда и утверждаю, что ребенок может жить. Sie hat als Ärztin 15 Jahre in der besten Leningrader Klinik gearbeitet und weiß bestimmt, das Kind ist auch unter Lagerbedingungen lebensfähig. Gewiss, das Kind sieht ganz kräftig aus. Es kann vielleicht auch lebensfähig sein. Dziecko jest zdrowe i może żyć. Aber es kann nur ein Idiot oder Verbrecher aus ihm werden. Mówi, że z dziecka może wyrosnąć tylko idiota albo zbrodniarz. Этот ребенок не может быть преступником и убийцей, как он. А? Die Ärztin sagt, das Kind hat keine Merkmale eines Verbrechers an sich. Sie soll es mir in die Ambulanz bringen. Wegnehmen! Pusch! Ticho, Женя! Женя! Ausziehen! Thank you.
делать, Бронко? Бронок очень расстроен. Сегодня на мужском лагере опять устроили гимнастику. Опять много погибло. Да, Махнайка, замечаешь, что станет много. Почекай, почекай. Девушке, я принесла что-то очень важное. Да? Что сейчас нового, Сильна? Сильна, хочешь тебе? Евгения, я пришла дочить. Ну и хорошо. Она будет с нами. Иди, сядь. Что читаете? Гитлеровцы, шубравцы покрыли Европу шубеницами и обозами концентрационными. Учинили из Европы вензение народу. Слышите, все про нас знают. И то называют они новым ладом в Европе. Знамы этот лад, бетачит. Не мешайте, читай дальше. Знамы справцов тих безетей. Nazwiska ich znane są dziesiątkom tysięcy storturowanych ludzi. Niechaj wiedzą ci oprawcy, że nie uda im się ujść odpowiedzialności za swoje zbrodnie i uniknąć karzącej ręki udręczonych narodów. Niech żyje w wyzwolenie Europy od tyranii hitlerowskiej. Przyjdzie chwila, gdy i dla nas nadejdzie dzień radosny. Stalin. Stalin. Durch den schnellen und siegreichen Vormarsch unserer Truppen an allen Fronten werden in unsere Lager Transporte aus Polen, Holland, Norwegen, Frankreich und so weiter kommen. Allein aus dem Osten müssen wir mit 20 bis 25 Millionen rechnen. Sie wissen, es wurden verschiedene Versuche gemacht, Verbrennung und Vergasung auf ein Minimum von Zeit und Kosten zu bringen. Herr Ingenieur, einen Moment bitte. Ich glaube, Sie gehen an die Lösung dieses Problems nicht richtig heran. Sie sehen nur eins, brutale Vernichtung. Sind wir Barbaren? Durch die ungeheure Ausdehnung unserer Front sind wir gezwungen, unseren Betrieben die deutschen Arbeitskräfte zu entziehen. Bei den Transporten aber, die von Ihnen gleich vom Bahnhof ins Gas geschickt werden, gibt es bestimmt 70% Arbeitsfähige. Vernichten Sie diese sofort, so gewinnen Sie nur das private Eigentum, welches die Betreffenden mitbringen. Geben Sie sie aber erst vorher noch an die einzelnen Betriebe weiter, so hat Ihr Lager noch eine erhebliche Extraeinnahmequelle. Meine Herren, ich glaube, Sie haben die Größe unserer Aufgabe noch nicht begriffen. Auf unser Lager, das heißt, auf unsere Schulter hat der Führer die große Aufgabe gestellt, vorerst Europa von allen rassisch und politisch minderwertigen Elementen zu säubern. Vernichten, das ist das Richtige. Und dieses ewige Hin und Her von Arbeitsfähigen und Nicht-Arbeitsfähigen, von Juden und Nicht-Juden, das verstehe ich einfach nicht. Fräulein Ober. Fräulein Oberaufseherin, Politik macht der Führer und Sie haben nichts weiter als zu gehorchen. Bitte, Herr Ingenieur. Die neue Gaskammer fasst 1200 und spart Ihnen nach dem Einbau der neuen Verbesserungen 10 Minuten von der bisher benötigten Zeit ein. Werden wir jetzt wirklich alles verbrennen können, was wir vergasen? Leider noch nicht, gnädiges Fräulein. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass Sie Ihr Ziel, 50.000 pro Tag zu vernichten, in nicht allzu langer Zeit erreichen werden. Altes Lied. Und in meinem Lager drückt sich der ganze Dreck herum und verpestet nur die Luft. 1104, Block 17, 189. Appell im Frauenlager meldet 36.434. Jawohl. Arbeitsformierung. Arbeitsregierung! Arbeitsregierung! Arbeitsregierung!
Ej, faule Frisch, du bist aber nicht voran. Jeszcze nie zdechłaś, ty bydlaku warszywy? Roboty! Ich möchte wissen, wozu wir in Auschwitz eine Gaskammer und ein Krematorium haben. Heute wird Ordnung im Lager gemacht. Jawohl. Co to jest? Oberka. Będę robić selekcję. Nie wiesz, co to jest selekcja? Zbieram wszystko do kupy i poślę do gazu. Niech się ciebie nie wezmę. My funkcyjne jesteśmy im potrzebni. Alle Jüdinnen antreten zum Appell. Läuferin, alle Jüdinnen antreten zum Appell. Anki, сейчас. Co, Oberka przyjechała. Biorę do gazu. Krematorium, die Gaskammer fertig, Transport aus dem Lager kommt in einer Stunde. Proszę pani, ja się tu boję. Ja się dorzucuję, pójdę na lager. Eugenia, cała lagrowa obstawiona, wszystkich pędzą na plac przed bramą. Biegnij k drzwiom, nie wypuszczaj nikogo. Ale jedynym auf dem Revier raus! Jedynym raus! Revierälteste! Revierälteste! Haben Sie nicht gehört? Alle Jüdinnen aus dem Revier raus! Frau Aufseherin, das Revier hat vom Lagerarzt keinen Befehl bekommen zum Antreten. Ich bin Aufseherin! Ich bestimme! Jawohl! Herr Doktor, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Frau Aufseherin hat gesagt, dass das ganze Revier sofort anzutreten hätte. Ja, und? Und Sie haben im Revier nichts zu sagen. Was? So hat sie gesagt? Gehen Sie hin und sagen Sie ihr, sie soll zum Teufel gehen. Doch, Herr Doktor, wollen Sie das Frau Aufseherin nicht lieber selber sagen? Ich bin nur Häftling und nicht der Lagerarzt. Ich habe gesagt... Fräulein Aufseherin. Ein für alle Mal. Im Revier bestimme ich und sonst niemand.
прогнал. Przegnał ją. Alette. Etla. Die Gruppen zu 100 aufstellen. Jawohl. Zugänge. Czy ja bardzo dziwnie wyglądam? Nie, Heleno, nie mogę. Jak ty wyglądasz? Ukochany ciebie nie pozna. Ale co tam włosy? Grunt, żeby była głowa. Ojej, przy! Ile tego tu jest? Patrzcie, jak się ruszają. Skąd jesteście? Z Warszawy. Warszawa się nie daje. Co się dzieje na froncie? Dobrze. Powiedz, jak tu jest? Zobaczysz sama. Uwaga, blok wejdzie. Uwaga, Elka. Achtung! Jak stoicie? Ustawiacie po pięć. Po pięć powiedziałam! Jaśnie panie, do pięciu liczyć nie umiecie. Prędzej do cholery jasnej, kurwy przeklęte! Bo wam łby porozwalam! Równać tu! Czego się gapisz? Czy to jest Polka? Tak ona może. To okrutne. Przecież ona także jest więźniarką. Ciekawe. Prosto stój! Skąd ona wzięła taki piękny żakiet? Tu nie sanatorium, tu lager! Przyjechałście, żeby się nauczyć pracować! Mele!
Schnell, schnell! Schnelle! Los, los! Frech sind diese Polacken. Man muss mal wieder eine über die Postenkette jagen. Den Spaß können wir uns machen. Hey, du, die da so laut singt, komm hier. Oh, schnell! Schnell! Schnell, du! Geh das holen. Geh holen, du! Kommando 7, einer auf der Flucht, erschossen. Ist gut, dafür bekommen Sie 3 Tage Urlaub. Jawohl. Sehr. Kommando 500. Nein. Urszulka, może chcesz wody? A co chcesz? No, powiedz, co chcesz? Ja chcę pójść do ogrodu. Pani doktor, niech pani mnie coś da. Oj, mnie tak serce boli. Хорошо, хорошо, что-нибудь придумай. Евгений, мне так страшно, мне больно. Хелю, так, сделай ей небольшой массаж, только не очень сильно. Хорошо. Евгений, хоть до мне на хвилечко. Я так сейчас в широтку потерялась. А почему ты опять лежишь на боку? Места нема. Подвинься немножко. Тебе ни в коем случае нельзя лежать на... только на спине. Решить кабинет, пожалуйста. Пані доктор, голова мені так багато болить, що не можу відчути пожить. Хелю! Евгенія, хоч тренди, там мала знову вимити ваклю. Положи її скорее на печь, я прийду посмотрю. Так. Сделай їй компрес на голову. Хорошо. Хожу і лечу тільки одними советами. Ну, а що прикажете робити? На 700 больних, вот. Мама же хлопці теж принесла. Зараз їм дай тим, хто не може чекати. Ах, ніс не може чекати. Надя! Надя! Вот дашь это той черный француженке со второго этажа, а это сделаешь укол маленькой польки. Только не перепутать? Нет, не перепутать. Евгений, ну, хочешь эту френды, френды? Чи вы уж знаете? Пусть нам пани всё оповье. Только не парьтесь на него, они тут страшно подслухуют. Удавай, же мне бадаш. За пару дней англицы спущу десант на Auschwitz. Они ведут всё о нас. Dobrze, dobrze, ja przyjdę wieczorem, to mi pani wszystko opowie. Była tam tajna narada na zamku angielskim, w ławie naszego lagru. Teraz mi się pani położy, leży cichu. Nadia, zrób mi zastrzyk, ja się tak źle czuję. Nie mogę. No proszę cię. Zrób mi zastrzyk, mnie tak serce boli. Nie mogę, u mnie tylko jeden. To zrób mnie. Ja chcę żyć. Nadia, ja mam 3 dzieci. Ja zostawiłam 3 malutkich dzieci, najmłodszy ma 2 lata. Żebyś ty wiedziała, jak,
Jakie małe rączki wyciągały się do mnie. Nie mogły. Ewgenia wylela jej. Ewgenia właśnie mnie obiecała. Przecież ona słyszała. Słyszałaś? Ona już nic nie słyszy. Nadziu, masz matkę. Masz matkę? Mam. Widzisz, chciałabyś, żeby wróciła z obozu? Tak. Widzisz, ja bym też chciała wrócić do swoich dzieci. Nadieńką, proszę cię, zrób mi. Proszę pani, Żenie, proszę. Co? Co случилось? Żenie, ja zdjęłam ruką nie dziewczę, a drugą. A drugą? Почему? Ну, у нее очень слабое сердце. Дети. Да ты с ума сошла. Да кто тебе дал право менять решение? Ты что, врач? Да ты знаешь, что девушка без камфоры умрет. Прошу, пани, моя сестра тут лежит. Чем могу еще дня забарчить? Ну, иди, детка, пошукай на лужку. Чем ты? Женя. Уйди от меня. Ушурка. Ушурка. Виновата, что она умерла. Убилась ее? Нет. Нет, я ей не сделала укол. Разумеешь? Не дала. Я не... Не. Она бы и так умерла. Она не могла тут жить. Видишь? Jak tylko tu przyjechałyśmy, od razu wiedziałam, że zostanę sama. Ty nie będziesz jedna. Ty będziesz ze mną. Chodź, my z tobą będziemy wместе работать. Домой пойдем вместе. Aussortiert worden. 1812. Wenn die nächsten Kolonnen kommen, geht die Sortierung weiter. Von dem ins Lager kommende Gesindel ist der Schnaps noch das Beste. Herr Lagerkommandant, nennen Sie dies Ihre Dienstarbeit? Herr Lagerkommandant hat heute so viel gearbeitet und er muss sich heute etwas ausruhen. Einwärts.
Voilà une excellente occasion pour raconter à tous ce que vous voudrez. Przymierza, gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych. Bo to dziś dzień krwi i chwały, oby nie Zaraz przyjadą chłopcy i przywiozą różne rzeczy dla obozu. Chodzi o to, żebyś przeszkodziła, gdyby chciano skontrolować wóz. Jak myślisz, uda się? Musi się udać.
Посмотрим, Пьер. Нужен нам телефон, Ферлан. Язда, 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 шибко. Алло? 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 Meldet sich niemand? Dann war es bestimmt nicht so wichtig. Verfluchte Scheiße! Nadinka, prędko. Jest. Helu, przyjechali. Wiem, moja złota i klawoje Anny Eugenie, dobrze? I uważaj, żeby tutaj nie przychodzi. Serwus, Bruno. Serwus, Helu. Co słychać nowego? No, na froncie wszystko dobrze. Zdrowstwo. Medykamenty przyjął. Przyniósł, przyniósł. No widzisz. Słuchajcie, dziewczęta, teraz i my musimy się solidnie wziąć do roboty. Trzeba mieć wszędzie swoich ludzi. Musicie wyszukać i zgrupować koło siebie jak najwięcej wartościowych kobiet. Robimy to. No tak, ale to wszystko za mało i za ostrożnie. To są takie wasze osobiste, prywatne kontakty. A tu trzeba to wszystko ująć organizacyjnie. Bierzcie. Jeszcze jedno. Dementujcie fantastycznie po włoskiej te wszystkie plotki z nieprawdziwego zdarzenia. Starajcie się, ażeby docierały wszędzie nasze wiadomości. Słuchaj, Eugenio, ja muszę mieć od was systematyczne i ścisłe wiadomości o wszystkim, co się we FKL dzieje. Przeczytajcie uważnie. Rajchu jest bardzo ciekawa mowa, Gagas. A tu macie coś ode mnie na pociechę. No, bądźcie zdrowe. Muszę iść dalej. Postaram się przyjechać w tej zmianie. Skończone. Więcej towaru nie ma. Sklep zamknięty. Chcę panią pomówić. Wtedy powiedziała mi pani kilka gorzkich słów. Prawdy. Powiedziałam. Ja. Ale gorzki nie dać. Widzi pani, to jest smutne, ale... Dopiero tu w Lagrze zrozumiałem wiele rzeczy. Okolica Woronerza pod naporem sił nieprzyjaciela, nasze dzielne wojska wycofały się na z góry uplanowane pozycje. Dlaczego się pani uśmiecha? Przypominam sobie pańskie dawne przemówienia. Umiał się pan wysławiać. Ale po co mi pan to wszystko mówi? Ja wiem, co pan chciał powiedzieć. Ze mną dzieje się podobnie. Też dopiero tutaj w Lagrze nauczyłam się myśleć. Zawdzięczam to kilku współtowarzyszkom. Serwus, Marto. Zna pani Bronka? To jest chłop. Ten wie, czego chce. Aha. Szczerze mówiąc, jeszcze nie zawsze, ale... Wspaniałym szturmem zdobyliśmy ważny punkt strategiczny w okolicy wsi Wilczy Dół. Znowu transport.
Fürstfräulein, tüchtiger SS-Mann. Ja, du bist ja denn hierher gekommen, um mit den Kindern zu spielen oder um zu tanzen? Du alte Ziege! Na komm, komm, Heinz, du musst etwas schlafen. Lass mich los, Krematoriumfigur. Ich will mit Ihnen tanzen. Ja. Dass Ihre Familie alte Freunde des Reichsführers sind? Jawohl. Haben Sie das nicht gewusst? Sehr großartig. Ich werde auch Oberaufseherin werden. Ich bin auch jung und schön. Nicht? Wir leben ganz gut. Dank unserem Führer. Dank Kreisbronnen. Heute sehen Sie ganz gut Achtung, aus. Achtung! In den Gaskammern und Krematorien des Konzentrationslagers Auschwitz wurden in diesem Monat 235.000 unschuldige Menschen umgebracht. Komora gazowych i krematoriach Oświęcimia zginęło w ostatnich. Sie feiern Feste, aber Sie wissen überhaupt nicht, was in Ihrem Lager vorgeht. Eine internationale Kommission ist angesagt. Sie wissen, was das bedeutet. Es wird in Ihrem Interesse sein, Ordnung in Ihrem Lager zu machen. Sie bekommen für die Kranken in den unteren Betten Nachthemden, Handtücher und Bettlaken. Dostaniecie dla chorych na dolnych łóżkach ręczniki, koszulę, bieliznę pościelową i tak dalej. Ich denke, das sind ja alles Ärztinnen. Und dazu Frauen. Man kann da wohl verlangen, dass sie wissen, wie ein normaler Saal im Krankenhaus aussehen muss. Mówi, że jako lekarki i kobiety powinnyście wiedzieć, jak wygląda normalna sala w szpitalu. Und alle, die ich heute ausgesucht habe, werden am Tage, wenn die Kommission kommt, im entsprechenden Block Dienst halten. Wszystkie te, które tu są, będą asystowały przy komisji. Ich glaube, das wäre wohl alles. Abtreten! Diese Heilmittel müssen eingetauscht werden. Dobrze. Zaraz. Którą pomóż? Tu jest może jedna. To mało daj na pysku. Nadia! A? Mamy niektóre na mieście. Tu może być jeszcze jedna. Pana? Tu, tak? Kogoś się stał. Nie wiem, muszę sprawdzić. Podażdy. Tak. Tak, panie wieski wójt, to wszystko już. Ty już alles liebe. Hanka, idę tam się. Maria się szkalca, nie mam gdzie wepchnąć. Я думаю так. Половину положить на печь, остальных в конец барака. Надя! Женщину уж на печь, зуреш ты там в концу бараку разместишь. А как по-немецки будет двор? Добрый момент для науки языка. Слушайте, слухайте. Król angielski przyjeżdża dzisiaj do nas osobiście. Dobrze, dobrze. Już idzie. Już jest w drodze. Persönlich überzeugen können. Selbstverständlich. Überall, wohin ich Sie in diesem Lager führe, werden Sie Ordnung und Sauberkeit finden. Bitte sehr. So werden Stadtteilen den Aufsicht behandelt, wenn sie erkrankt sind. Direkt komfortabel. Unsere Soldaten an der Front haben es bestimmt nicht so gut. Die liegen im Wind und Wetter draußen. Und alles, was da liegt, hat es im Leben noch nicht so sauber und gut gehabt.
Was die Krankenpflege anbelangt, da arbeiten in unserem Krankenhaus Kapazitäten aus ganz Europa. Alles Jugend. Für Sie Block gemacht. Gehen Sie in andere Block. Schmutze, kein Was? Wasser. Einen Moment, Herr Doktor. Kein Wasser, Hunger. Gehen in Gaskammer. Jeden Tag sehen viele Menschen in Gas. Kleinkinder morden. Entschuldigen Sie, meine Herren, hier haben Sie einen seltenen medizinischen Vorgang einer plötzlich ausbrechenden Paralyse. Es kann gefährlich werden. Wollen Sie bitte weitergehen? Bitte, bitte verzeihen. Wir werden weitergehen, ja. Millionen Frauen, Männer, Kinder, tot. Sie sprechen Deutsch? Nicht. Nein. Herr Ruf? Professor? Врач. Arzt. Wo studiert? Где учились? В Ленинграде. Wer hat Sie die Worte gelehrt und gesagt, dass Sie der Kommission das alles sagen sollen? Кто вас научил эти слова и сказал, что вы сообщили комиссии? Никто. Niemand. Sie haben sich vorher vorbereitet. Wir hätten nur раньше готовились. Да. Я давно ждала этой возможности. Sie erwartet nicht von heute, diesen Moment. Warum? Почему? Я не хочу быть участником ваших преступлений. Sie will nicht helfen, unsere Verbrechen zu verstecken. So wie Sie denken die anderen auch? Так как вы думаете? Думают, другие тоже? Да, конечно. Und wie geben Sie die Nachrichten aus dem Lager heraus? Каким образом вы передаете известия из лагеря? Этого я вам не скажу. Не sagen. Ich habe Mittel, Sie zum Sprechen zu bringen. Мы имеем возможность получить от вас ответ. Это я знаю. Я больше вам отвечать не буду. Kaltes Abendbrot einmal. Wirst du antworten? Теперь будешь отвечать. Heißes Abendbrot. Antworten? Hallo! Hallo! Co się stało? Czego pani tak krzyczy? A to może pani mogła mnie poinformować? Bo ja właśnie jestem mianowana naczelną lekarką na tej sali chorych. Sam lekarz mnie wybrał. Taki przystojny brunecik w mundurze. To może pani powie wszystkim chorym i całemu personelowi, że naczelny lekarz polecił mi objąć stanowisko pierwszej lekarki w tym szpitalu. Skąd się pani tu wzięła? Jak to skąd? Przyjechałam dziś rano pociągiem.
A właściwie to ja dostałam się tam przez omyłkę, bo ja przecież wcale nie jestem Żydówką, ale oczywiście od razu zorientowano się, że to jest omyłka, bo jak tylko po czym przyjechał na stację, to od razu zaczęto wolać się, lekarka, lekarka, a kiedy powiedziałam, że to właśnie ja jestem, to odprowadzono mnie do tego obozu. A inne osoby, naprawdę żydowskiego pochodzenia, to pojechali gdzieś dalej. Dosyć. Idiotka. A to wszystko, co tam leży, to są chore? Naczelny lekarz zwrócił mi uwagę, że tu jest stanowczo za dużo chorych. Ojej, jestem taka strasznie zmęczona. Proszę mnie odprowadzić do pokoju lekarza, bo ja naprawdę koniecznie muszę odpocząć. Helo. Co teraz będzie? Będziemy wszystko robić tak, jakby Eugenia była z nami. Mi smo ratni zarobljenici i zahtijevamo da se nas smjesti tu logor ratnih zarobljenika. Sie sind Kriegsgefangene und Sie wollen in ein Kriegsgefangenenlager überführt werden. Kriegsgefangene? Ja. Aber bringen Sie das in Ordnung. Wir haben kein Lager für weibliche Kriegsgefangene. Sie sollen vernünftig sein. To, co ci każem, nie jest jego bastwar. Swe posli jest rozumiesz. Sada, molim te smenite ancuk. Dobro. Uradzić ciu, kako wejsz. Chwala. Doći ciu poslije. Denen werden die Haare nicht geschnitten und sie werden anständig angezogen. Jawohl. Ne dajte se šišati i uzmite tolko sasvim čiste stvari. Jeżeli chodzi o asortyment towarów, to węgierskie transporty Żydów są najbardziej do rzeczy. Świetnie pani wygląda w tym kostiumie. Z każdym dniem staje się pani coraz młodsza i ładniejsza. To tylko pozory. Ten kiablokowy nie należy do najprzyjemniejszych. Pewnie. Wszyscy do mnie mają pretensje, ich klingi i władze. Proszę, dlaczego tak późno? Strasznie się spóźniłam. Dzień dobry pani. Ale naprawdę, człowiek po prostu nie może się wyrwać z tego przeklętego kosztu. Nie, nie może być. Anietka, to jest ostatnia pozostałość z naszego transportu. Chodź, Anietko, napijesz się za niej. Co tam pani dobrego przyniosła? Zaraz pokażę. A dla mnie zastrzyki? Hmm? Wszystko będzie, zaraz. O, proszę. O, glukoza. Ja go specjalnie dla pani wydostałam. Zorganizowałam z myślą o pani. Pięknie. No, proszę pamiętać o tym, co mi pani obiecała. Naturalnie. No, a powiedzcie mi teraz, co właściwie słychać na szerokim świecie, co? Kiedy my nareszcie pójdziemy do domu? Mówią, że Niemcy zawrą pokój z Anglią i razem uderzą na Sowiety. Fajnie. Z Niemcami zawsze się dogadacie. Na pewno zwolnią was z lagru i będziecie dobrze żyć. A ja słyszałam, że Rosjanie idą naprzód, a Niemcy uciekają w panice. No to byłoby okropne. Powiadam wam, że wolałabym 10 lat być w lagrze, niż żeby bolszewicy mieli przyjść tutaj. Oj, jaka jestem zmęczona. Strasznie. Pani Leluniu. Co się stało? Pani Leluniu, ja tak rozstrojona. Wy znacie, ona rozkazała mnie takie rzeczy, pro które nikt na świecie nie znaje, też ja sama nie znala. Ale kto ci co powiedział? Co ty opowiadasz? Ale tam jedna na kartę wyraziła.
Karty? Tak. Ojej, powiedz, kto ci stawiał karty? Nie, nie mogę je wam skazać. Nie, no powiedz, ja nikomu nie powiem słowo, daj, że nie powiem. Nikomu? Nikomu. Честное слово. Честное слово. Ну, смотрите. Анелька. Анелька. Анелька, 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 я дала честное слово, что не скажу никому, ну нельзя так. Анелька, карты, прошу тебя. Я не умею. Умеешь, умеешь, не вдавай, наверное, умеешь. О, прошу тебя, я никому не повем, слово дай, же не повем. Видишь, яка ты есть, всё выгадалась. Ну, как нас обидве впакуют до бункера? Да. Знаешь, Анелька, я буду стоять здесь и петь. Как пою, так ты раскладывай. Как кончила петь, так вспомни. Добро? Благодарю тебя, какого мы дали тебе было. Ладно, чисто пожалуйста. Хочешь? Машина, вы видели книжку Дмитриона? Слушайте, ситуация есть так. Фронт есть в той хвиле ту. A my tu. To jest dwie godziny jazdy samochodem. Skąd dwie, trzy, nawet trzy i pół. Jak doda gazu, to będzie wygdzie. Dajcie spokój. Chodzi o to, że po tym, co zrobili z Majdankiem, należy się spodziewać zlikwidowania wszystkich innych obozów też. Dal i macie jakieś podankowstwo o tej stwari? Tak, chłopcy mówili, że plan zniszczenia obozu jest już gotowy. Ty z nami wszystkimi? Nie, ciebie odeślę do domu. Uspokójcie się. W każdym razie trzeba ich zmusić do zaniechania tego planu. Zresztą mężczyźni myślą już o tym od dawna. Właśnie Bronek kazał wam powiedzieć, że zostało postanowione, że nie damy się zlikwidować bez walki. Ty rozumiesz? Tak. Stwar jest jasna. My nastoimy organizację odporu za slucze masowego ubistwa. Bez obzira dal i mamo izgled na uspiech i inne. Tak, jednym słowem będziemy się bić bez względu na wynik. Гляньте на дорогу нашу, вьется дыдальняя дорога, эх, да, да, веселая дорога, ох, едем. Так, więc на певно będzie пани богата. Так, направда? Так. А где я ищу, куда поверь? Так, а нет, то мужчина, ту пани есть. Да. Так, а за хвилю. Раз, два, три, четыре, пять. Обок пани есть брюнет, якаś урзендова особа. В мундурже, раз, два, четыре. Fałszywy w stosunku do pani. Raz, dwa, trzy. Musi pani mniej mówić. Wystrzegać się. Ja? Tak. Ja w ogóle nikt więc nie mówię? Więc słuchajcie, ustalamy. Utrzymaniem kontaktu z obozem męskim zajmie się Anna. Przygotowaniem ewentualnej akcji Desa, a zbieraniem informacji o SS Marta. My reszta z organizowaniem całej masy obozowej. I słuchajcie, teraz nie ma czego się bać. Trzeba wciągać do roboty kogo tylko się da. Tak, po prostu musimy mieć na wszystkich blokach i komandach swoich ludzi. Jak przyjdę ja na gulianie, on tancuje z panią. Jak... Idzie na łóżko, na łóżko, na łóżko. Jak prosimca u kaliski, odwiernięty i zdechnie. Анелька! На то już koniec. Jak to koniec? Анелька, не, ну поставь jeszcze. Nie, już nie można, proszę pani, karty są zmęczone. Ale to strasznie mało. Jutro, jutro. Анелька! Zaraz! Анелька, idziesz, idzie na to. Już wiem, pod rułem. Анелька! Już idę, idę. Masz tej ciele. Co dzisiaj mamy? Wielkie naloty bombowe na Hamburg, Lubecę i Bremę. Ofensywa pod Rouen i zacięte walki pod Warką, ale Niemcy przegrywają. Jakżeś to przeniosła? Przeniosłam. Marysiu, co ty taka dzisiaj ponura? No nie mam już cierpliwości. Ciągle się mówi, że front już wisło, że coraz lepiej, a my co? Organizujemy markę i inne witaminy. No a podług ciebie to co mamy robić? Ej, bo jakbyśmy się wzięli do kupy i hurnem rzuciły na druty, to by na pewno coś z tego wyszło. To nie takie proste. A dać się puścić przez komin, to twoim zdaniem proste. Marysia ma rację, no pewnie, że dużo nas zginie, ale większość się przedrze. A nasi jak się dowiedzą, to zaraz nam przyjdą. A jeśli nie przyjdą? Już są! 1-0, 2-0, 3-0. Za mało. To już idę, do widzenia. A co słychać na froncie? Niech Krystyna opowie, bo już się tyle wygadała. Słuchaj, Aniko,
Przepisz w paru egzemplarzach, daj nam, a my puścimy dalej tak samo ostrożnie jak ty i wtedy wszyscy będą wiedzieli. Ani przed chwilą przyniosłam okno. Oj, nie dostałam żadnego lekarstwa. Ale nic nie dostałam. Na pewno nic nie dostałam. Lalu nie była tutaj. Weź chorą. A gdzie jest Lalunia? A diabli jej wie. Przecież jej nigdy nie ma. Słuchajcie, czy jesteście pewni, że lekarka nic jej nie dawała? Ale na pewno. Możecie zapytać ją samą. Lalunia! Lalunia, chodź tutaj. Pani doktor, proszę tutaj. Co? Co się stało? Lalunia. Co się stało? Dlaczego ta chora nie dostała dzisiaj opium? Ta? A to które? Ja naprawdę nie pamiętam. No ale co? Człowiek ma tyle do roboty, tyle na głowie. A o co właściwie chodzi? Nie udawaj głupiej. Ona nie potrzebuje udawać. Dostałaś od Anny lekarstwo dla tej chorej, bo co z nim zrobiła? Ona nikomu nic nie daje. Ona leczy tylko te, które dostają paczki. Która z was w ogóle jeszcze nie była badana? Żadna. Taka jestem zmęczona. Człowiek ma tyle do roboty. Lekarz naczelny mnie uwielbia, ja z lekarza. Ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Lekarz naczelny zawsze mówi, jest gut, machen Sie so weiter. Ja, jest gut. Kommen Sie mit. Anielka. Anielka, wyjdź, chcę z panią doktor porozmawiać. Poprosiłam cię, wyjdź. Dawaj lekarstwa, które dostałaś dla chorych. Ale ja nic nie mam, ja im wszystko dano. Tak, zobaczymy. Moje rzeczy, to są moje rzeczy. No rzeczywiście, potrzebuję cudzych lekarstw. Mój mąż to miał największą aptekę w całym mieście i własny dom z ogrodem. A bieliznę to miałam zawsze najładniejszą i w ogóle wszystko, czego tylko chciałam. Mój mąż mnie uwielbiał, zawsze mówił, Lalunia, ty będziesz miała wszystko, czego tylko zapragniesz. Usuń się. To moje, prywatne! Ja to przywiozłam z domu! To moje, to chłopcy mi dali, żeby mogła nieść pomoc swoim koleżankom. Jako lekarka dalej pani pracować tutaj nie może. Sama pani powiedziała, że pani nie jest lekarzem, tylko żoną aptekarza. Przeszli Wisłę pod Baranowem. I przeszli Wisłę pod Baranowem. Długo czekałam na taką okazję. Teraz nareszcie mam ją. Słuchaj, no, my nie wiemy, czy to napisała Anna. To tylko ta idiotka Lalunia tak mówi. Napisała, nie napisała. Ja mam porachunki z Anną, a nie z jakąś tam idiotką. Co chcesz zrobić? Niech ciebie o to głowa nie boli, już ja to załatwię tak, jak trzeba. Elsa! Bin gesund, co dalej? Jak im napisać, że to taki dobry nastrój? Że my wiemy, że koniec wojny jest bliski. Czekaj. Jesteś, mamy ciekawy problem do rozwiązania. Anna? Dobra. Tak? Oberka cię wzywa. Co się stało? Nie wiem, Elza przyleciała, musisz zaraz iść. Anna, tak, ja zaraz wracam. Oberka jest wściekła. So over Aufsehen, Anna Koch ist da. Nein. Schutzhäftling Nummer 348. Warum ich Sie gerufen habe, das wissen Sie. Nein, Frau Oberaufseherin.
Ich will von Ihnen nur die Quelle wissen, aus der Sie Ihre schönen Märchen schöpfen. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Frau Oberaufseherin. Und wie der so gut informierte Männerhäftling heißt, wissen Sie wohl auch nicht. Nein, ich weiß nicht. Und von den Radiokommuniqués, die Sie weitergeben, wissen Sie auch nichts. Nein. Ihr verdammtes rotes Pack. Noch ist es nicht so weit. Noch sind wir die Herren. Sie jetzt. Na? Nein. Bitte. Kommen Sie mit. Ich bitte nur, bitte. Nie zabrali. Zdążyła tylko powiedzieć, że na lewirze jest szpital. Nadia. Zawiadam Desy. Słuchajcie, trzeba natychmiast wszystko usunąć z rewiru. Also, meine Herren. Somit ist unser Plan die restlose Liquidierung des Lagers Auschwitz beschlossen. Na zlikwidowanie ludzi przeznaczono 5 dni. 6 dnia mają zniszczyć baraki tak, że po Oświęcimiu nie pozostanie ani ślad. Tak wygląda pokrótce cały program. Kilkoro z nas musi jednocześnie wyjść z obozu z opisami skradzionego planu. My obydwoje musimy nasze koperty dostarczyć Bronkowi. Przypuszczam, że jedno z nas powinno przynajmniej dojść na miejsce. Dojdziemy oboje. Masz tutaj papiery, przepustkę i mundur. Tadek jeszcze nie przyszedł? Nie, jeszcze nie. Miałaś jakieś kłopoty po drodze? Nie, mnie poszło wszystko bardzo łatwo. Masz. Tu jest odpis planu likwidacji obozu. Chciałabym, żebym już przyszedł. Zjesz coś? Nie, dziękuję. Masz papierosa? Bronek? Tak. Już nic. Nie bój się. Tadek naprawdę da sobie jakąś radę.
dalej. Serwus, pan. Serwus. Co się stało? Pogląd za nami idzie na całego. Czekaj. Tu masz papiery. Tu jest plan, a tu reszta. No mata. Idziemy. Dobrze. Adresy pamiętasz? Tak. Pieniądze masz? Mam wszystko. Uważajcie, kochani. Gdyby się coś nie powiodło, uciekliście tylko dlatego, żeście się pokochali. No, serwus. Nadaj tu. Uwaga, uwaga! Rząd niemiecki powziął zbrodniczą decyzję całkowitej likwidacji obozu koncentracyjnego Święci. Ostrzegamy przed wprowadzeniem w czyn tej decyzji. Wir warnen die deutsche Reichsregierung, Lagerkommandant von Birkenau ist da. Likwidierung des Konzentrationslagers Auschwitz zu geben. Herr Hitler! Wir warnen den Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, seinen Plan, die restlose Liquidierung des Lagers durchzuführen. Wir warnen alle seine Helfer und Helfershelfer. Uwaga, uwaga! Können Sie das alles wissen? Von wo? Wenn man solche Idioten als Lagerkommandanten hat. Idioten? Jawohl, Idioten. Und Sie sind auch einer. Denn wie unfähig Sie sind, ein Lager zu führen, zeigt am besten die Flucht dieser Dolmetscherin. Sagen Sie mir, wie war das eigentlich möglich? Das weiß ich auch nicht. Was sind Sie überhaupt? Lagerkommandant von Birkenau. Lagerkommandant? Todeskandidat sind Sie. Das ganze Lager muss so genommen werden. Jawohl. Thank you.
Zamknij! Dziecko, bo on nas tu wszystkich pomorduje. Einmal waren Sie ein Offizier. Heute aber sind Sie ein Dreck. Auf die Knie! Auf die Knie! Was habt ihr davon? Nie rozumiem. Sagen Sie es ihm. Pyta się, co nam z tego przyszło. Ich bekomme euch ja doch alle. Bei euch beiden tut es mir leid. Ihr seid so jung. Mówi, że nas mu jest ogromnie żal, bo jesteśmy tacy młodzi. Ich habe einen Vorschlag für euch. Sagt mir nur, wohin ihr diese Papiere gebracht habt. Und ihr seid frei. Mamy mu tylko powiedzieć, dokąd zanieśliśmy papiery i będziemy wolni. Powiedz mu, że nic nie wiemy o żadnych papierach. A obietnicami może się dać wypchać. Wir wissen nichts. Das werden wir noch sehen. Das beste Abendbrot für den Herrn. Und mit dir, meine Liebe, werden wir anders tanzen. Im Namen des Reichsführers SS und Polizei Himmler wird der jüdische Häftling Martha Weiß, Nummer 14111, wegen Fluchtversuchs aus dem Lager zum Tode durch den Frank verurteilt. Mit jedem, der glaubt, gegen die bestehende Lagerordnung verstoßen zu können. Kuchajcie wszystkie! Nie bójcie się! Nigdy już nie mogą zrobić! Trzymajcie się! Czerwona armia jest już blisko! Tacy mali! Tacy mali będziecie niedługo! Nie powieście mnie! Auschwitz, ich wollte schon. Ich wollte schon.